33. Bądź strzela i prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Dziś w programie Iga Świątek w półfinale turnieju San Diego. Będzie wymagające, mam nadzieję, że będę skoncentrowana konsekwentna. Piłkarze Rakowa umocnili się na prowadzeniu w Ekstraklasie. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, też byliśmy dość skuteczni. Mateusz Rudyk blisko medalu Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. I zobaczymy po prostu, czy stać mnie, aby walczyć tutaj na tych Mistrzostwach Świata o medal, czy jeszcze nie w tym roku. Filip Jastrzębski, zapraszam. Kronika sportowa. Iga Świątek udowadnia wysoką formę. Liderka światowego rankingu jest już w półfinale turnieju tenisistek w San Diego. Minionej nocy łatwo ograła Cori Gauff w dwóch setach do 0 i do 3. O szczegółach Piotr Dąbrowski. Należy szczerze powiedzieć, że to spotkanie było wielkim pokazem siły i piękną prezentacją obecnych możliwości Polki, która po raz kolejny potwierdza, że pod względem technicznym i mentalnym jest po prostu najlepszą tenisistką świata. Oczywiście gdzieś tam zdają się zbliżać z oddali Ons Jabeur czy Barbora Krejcikowa, ale Iga jest w tym sezonie klasą samą dla siebie. Zwycięstwo 21-latki nie było ani na chwilę zagrożone. Choć Amerykanka grała w dobrym, agresywnym rytmie, to sposób jej gry bardzo pasował podobnie usposobionej liderce światowych list. Pierwsza partia do zera, druga z przełamaniem już w pierwszym gemie, którego Iga pilnowała do samego końca spotkania, notując już 22 zwycięstwo w tym sezonie na kortach twardych, przy zaledwie jednej przegranej. Przede wszystkim cieszę się, że od początku do końca byłam skoncentrowana i konsekwentna, jeśli chodzi o założenia taktyczne, no i na pewno poczułam się dzisiaj trochę lepiej, jeśli chodzi o rytm na korcie i o przystosowanie się do warunków tutaj. To, że przygotowuję się taktycznie, jestem świadoma, że od początku do końca naprawdę muszę grać z dużą dozą energii, bo Coco potrafi grać świetnie. Gra taki tenis, że obie możemy utrzymać fajny rytm, grając ze sobą i staram się to wykorzystywać. Dla Świątek to również 62. zwycięstwo w sezonie oraz drugi najkrótszy mecz w karierze. Szybciej, bo w 3 kwadranse uporała się tylko z Karoliną Pliszkową, kiedy to bez straty gema pokonała Czeszkę w finale turnieju w Rzymie. W półfinale turnieju w San Diego na Igę czeka już inna Amerykanka Jessica Pegula. Wiem, że ten mecz na pewno będzie wymagający i zawsze każdy punkt się liczy, grając przeciwko Jessie, więc mam nadzieję, że będę skoncentrowana, konsekwentna. Wiem na pewno, że ten mecz będzie bardzo fizyczny i wymagający, bo jest jedną z najbardziej solidnych zawodniczek na turze. Polka postara się o 12. zwycięstwo z rzędu nad tenisistką z czołowej dziesiątki oraz 4. wygraną nad 28-latką z Buffalo. Spotkanie Iga Świątek Jessica Pegula rozpocznie się około godziny 23. Czyli za niespełna pół godziny. Na dziś zaplanowano 3 spotkania 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Na pozycji lidera umocnił się Raków Częstochowa, który bez problemów ograł w Gdańsku miejscową Lechię. Relacja Tymoteusza Kobieli. Lechia Gdańsk miała w meczu z Rakowem Częstochowa poszukać swoich szans, spróbować urwać punkty, no i próbować wyjść także z kryzysu, w którym jest tak naprawdę od początku tego sezonu. Gdańszczanie nie byli jednak w stanie nawiązać rywalizacji z wicemistrzem Polski, bo Raków Częstochowa zagrał mecz być może nie idealny, ale na pewno bardzo dobry. Być może to było nawet spotkanie na poziomie europejskim. Wytrącił wszystkie atuty Lechii, także biało-zieloni wyglądali na drużynę bezradną, no i tak naprawdę od początku do końca goście kontrolowali przebieg tego meczu. Patryk Kun otworzył wynik meczu w 6 minucie, w 21 podwyższył Bartosz Nowak. Oba te strzały to były uderzenia z niewielkiej odległości, podobnie jak to z 47 minuty już w drugiej połowie, kiedy wynik meczu na 3-0 ustalił Mateusz Wdowiak. Bardzo zadowolony z gry swojego zespołu był trener gości Marek Papszun. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, też byliśmy dość skuteczni, choć jeszcze nie mocno i mieliśmy ten mecz pod taką dużą kontrolą. Czuć było z boiska, szczególnie w pierwszej połowie, że zespół we wszystkich fazach dominuje i Lechia nie jest w stanie specjalnie nam zagrozić w drugiej połowie. Większa energia po zmianach. To było naturalne, że wyjdą też wyżej, ale tak jak mówię, kontrolowaliśmy to szybko. Ustrzelona bramka wydaje mi się, że już zakończyła ten mecz, jeżeli tak można powiedzieć o piłce nożnej. Trener gospodarzy Marcin Kaczmarek uznał klasę rywala, ale nie załamywał rąk. Żeby przeciwstawić się w jakiś sposób takiemu zespołowi jak Raków w tej chwili, trzeba mieć o wiele więcej elementów na zdecydowanie wyższym poziomie. Myśmy dzisiaj w zasadzie w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła ustępowali przeciwnikowi. Trzeba to uszanować, jeżeli chodzi o klasę rywala. Natomiast w niektórych sytuacjach rzeczywiście zachowywaliśmy się w taki bardzo
bardzo naiwny sposób i to trzeba wychwycić i to trzeba starać się jak najszybciej poprawiać i na to reagować. Jakby ostatnią rzeczą, którą w tej chwili moglibyśmy zrobić, to może to źle zabrzmi, ale spuścić głowy i myśleć, że to jest dla nas jakaś wielka tragedia. To jest mecz przegrany, natomiast to, co przed nami, jest najistotniejsze. Lechia pozostaje w strefie spadkowej. Gdańszczanie mają tylko 8 punktów zdobytych w 12 meczach i do bezpiecznej pozycji tracą 4 oczka. Raków Częstochowa oczywiście nadal jest liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin podejmowała Piasta Gliwice. Przenieśmy się zatem na ten nowy, piękny stadion w Szczecinie, gdzie jest Artur Dyczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pogoń zremisowała 1-1, no ale trzeba chyba powiedzieć, że dla Portowców to był tylko remis. Dla Pogoni na pewno to tylko remis, bo Pogoń przystąpiła do meczu z wielką chęcią rehabilitacji za porażkę w Mielcu ze Stalą 2-4. Ale dla Piasta to można powiedzieć aż remis i bardzo ważny punkt w kontekście losów tej drużyny, bo gdy po 3 porażkach przyjeżdża się do Szczecina na gorący obiekt, to z punktu chyba jest duża radość. Jakub Czerwiński, obrońca Piasta Gliwice, a w przeszłości także piłkarz były Pogoni Szczecin. Dobry wieczór. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, będziemy szukać w każdym meczu punktów. Punkt zdobyty tutaj w Szczecinie, na tym pięknym stadionie, na trudnym terenie. Będziemy bardzo, bardzo szanowali to. Oby to był nasz, oby to był bodziec dla całej drużyny, że tylko ciężką pracą możemy wyjść z tego dołka i wiele fragmentów dzisiejszego meczu można ocenić na plus. Pogoń miała przewagę, ale to Piast strzelił gola w 16 minucie po bardzo składnej, ładnej akcji dośrodkowaniu Tomasza Mokwy. Rauno Sapinen wreszcie się przełamał i Estończyk zdobył swojego pierwszego gola w Ekstraklasie. Taki mieliśmy plan na to spotkanie, żeby stanąć troszeczkę niżej. Wiemy doskonale, jaką szybkością dysponuje napastnik Pogoni Szczecin Alkvist. I chcieliśmy wyprowadzać te kontrataki. Rzeczywiście ten mecz ułożył nam się bardzo dobrze, bo wyszliśmy na prowadzenie, czego w ostatnich meczach nam brakowało, to właśnie strzelenia pierwsi bramki. Dzisiaj się to udało, a później głęboka defensywa. Momentami naprawdę było ciężko, bo Pogoń przeprowadzała składne akcje. Mieliśmy też oczywiście trochę szczęścia, ale pomogliśmy temu szczęściu. Pogoń wyrównującego gola zdobyła w 59 minucie. Jej autorem tej bramki Jean Carlos Silva, a cała akcja Portowców zaczęła się od autu Piasta, źle wykonanego. Tak, jest nad czym pracować. Te auty są w ostatnim czasie troszeczkę naszą zmorą, bo mamy z tym problem. Dzisiaj straciliśmy bramkę w takim momencie, kiedy nieźle weszliśmy w tą drugą połowę. Kilka akcji przeprowadziliśmy, fajnie zmienialiśmy stronę i wydawało się, że tak jakby odzyskujemy kontrolę nad tym spotkaniem, ale w takim złym momencie straciliśmy bramkę. Zasłużony, sprawiedliwy ten remis w Szczecinie 1-1? Z mojej perspektywy zasłużony. Pewnie jak pan zapyta kibiców czy piłkarzy Pogoni Szczecin, powiedzą, że nie. Po dobrym, ciekawym, emocjonującym meczu w Szczecinie Pogoń zremisowała z Piastem 1-1. Pogoń to zespół czołówki. Piast, mam nadzieję, po tym remisie rozpocznie marsz w górę tabeli. Oby tak było. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że to będzie taki impuls do tego, żeby jeszcze w tej rundzie powalczyć o punkty, zdobyć te punkty, bo potrzebujemy ich jak tlenu. Będziemy się wspierać na pewno w tym wszystkim, pomagać sobie po to, aby Piast Gliwice piął się w tabeli. Przypomnę, w Szczecinie podział punktów Pogoń Piast, remis 1-1. Artur Dyczewski ze Szczecina, bardzo dziękujemy za relację i rozmowę. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Radomiak wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0, a Warta Poznań takim samym wynikiem pokonała Jagiellonię Białystok. Prowadzący w tabeli Raków ma już 5 punktów przewagi nad Wisłą Płock i warszawską Legią. W lidze włoskiej Serie A turyńskie derby z udziałem reprezentantów Polski. Juventus z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem wygrał na wyjeździe 1-0 z Torino z Karolem Linettym. Sytuacja Juventusu wciąż jednak daleka jest od komfortowej. Stara Dama zajmuje dopiero 7 miejsce w tabeli ze stratą 8 punktów do prowadzącej Atalanty Bergamo. Najważniejsze jest jednak to, co wydarzy się jutro w Hiszpanii. El Clasico, czyli starcie Realu Madryt z Barceloną. Pierwsze, w którym wystąpi Robert Lewandowski. Spotkanie zapowiada Tomasz Kowalczyk. Robert Lewandowski wszedł na piłkarski szczyt wiele razy, robiąc coś jako pierwsze. Jeszcze w barwach Bayernu został najskuteczniejszym królem strzelców Bundesligi w sezonie czy najskuteczniejszym strzelcem w roku kalendarzowym.
w niedzielę pierwszy raz zagra w El Clasico i spróbuje nie pierwszy raz pokonać bramkarza Realu, bo robił to już w karierze 6 razy, a w półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku wpakował piłkę do bramki królewskich 4-krotnie. Katalończycy przystępują jednak do tego meczu w fatalnych nastrojach. Po remisie z Interem Mediolan 3-3 drużyna ma już tylko teoretyczne szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Trwają niesnaski między starą gwardią, Piqué i Busquetsem, a prezesem Laportą, a słynny obrońca został przyłapany na krytykowaniu trenera Xaviego Hernandeza. Brzmi jak melodramat rodem z Ameryki Południowej, a to przecież tylko sensacje w sercu Katalonii. Trener Xavi Hernandez nie traci jednak nadziei. Myślę, że 3 punkty dałyby nam dużo pewności siebie. To takie spotkania, które dodają potem witalności. Wiadomo, że jesteśmy smutni i źli po meczu z Interem, ale trzeba wyciągnąć wnioski, iść do przodu i wierzyć w pomysł, który mamy. W lidze nasze wyniki są bardzo dobre. Strzeliliśmy 20 goli i straciliśmy tylko 1 bramkę. A na Santiago Bernabeu zrobimy wszystko, żeby wygrać. Katalończycy znów będą mieli problemy w linii obrony, bo zabraknie kontuzjowanego Ronalda Araujo, ale wszystko wskazuje na to, że wykuruje się Jules Koundé. Real Madryt może mieć problemy w bramce, bo Thibaut Courtois cierpi na rwę kulszową, nie trenował przez 3 ostatnie dni i nie znalazł się w kadrze meczowej. Zastąpi go Andrej Łunin. Carlo Ancelotti ma dużo bardziej komfortową sytuację, ale nie był zadowolony z formy zawodników po meczu Ligi Mistrzów z Szachtarem w Warszawie, który tylko cudem udało się zremisować 1-1 po trafieniu w doliczonym czasie gry. Naprawdę jestem zły na większość graczy za postawę na boisku, na każdego z piłkarzy na swój sposób. Hiszpańska prasa zwraca uwagę, że na Santiago Bernabeu czeka nas mecz, w którym będzie królowała młodość i witalność. To pojedynek 18-letniego Gaviego i 19-letniego Pedriego w barwach Blaugrany z 21-letnim Rodrigo, 22-letnim Viniciusem czy 24-latkiem Federico Valverde w Los Blancos. Ale katalońskie El Mundo Deportivo na okładce umieszcza Roberta Lewandowskiego, podpisując 34-letniego kapitana reprezentacji Polski jako zmorę Madrytu i największe niebezpieczeństwo pod bramką Unina. Niech to będzie zatem piękny mecz godny miana El Clasico. Kronika sportowa. 4 dnia Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym pojawiła się szansa na pierwszy medal dla reprezentacji Polski. O szczegółach Andrzej Grabowski. Mateusz Rudyk już bardzo blisko medalu, bo jest w półfinale sprintu. Gdy przez chorobę z mistrzostw wypadła Daria Pikulik, zostaliśmy właściwie tylko z tą jedną nadzieją. Z Mateuszem Rudykiem i jego startem w sprincie. Tym bardziej, że trener kadry Igor Krymski mówił wczoraj... Uważam, że stać go na top 4. I sprawdziło się. Mateusz przeszedł kwalifikacje z 4. czasem, a w 1/8 finału wygrał z groźnym Niemcem Botticherem. W końcu ćwierćfinał, a tu rywal z Surinamu, Jair Thion Mfa. Pierwszy wyścig dla Polaka, drugi dla rywala. W decydującym Mfa wjeżdża pod koła Rudyka i wywraca się. Będzie więc powtórka. Tu Rudyk górą i Rudyk w najlepszej czwórce. A w czwórce wielkiej imprezy nie było od 2,5 roku. Całkiem w porządku. No, nogi na pewno są jakby w dobrej dyspozycji. Gdzieś tam może bardziej tutaj jakby głowa ze skupieniem i analizą w samym biegu jakby jest jeszcze taki trochę problem, ale no jakby pracujemy nad tym. No i myślę, że fajnie, że koniec końców no, dotarłem do tej najlepszej czwórki na świecie i zobaczymy po prostu, czy stać mnie, aby walczyć tutaj na tych mistrzostwach świata o medal, czy jeszcze nie w tym roku, no ale na pewno na ambicje mam i, no, i będę walczył do końca. A trener Igor Krymski dodaje. Poziom sprinterów jest niesamowity, naprawdę idzie fala, myślę, kolejnych rekordów nie tylko świata i nie tylko Holendrów, zauważmy, dlatego musimy bardzo szybko i bardzo sprawnie odpowiadać na te zaczepki innych nacji i jeżeli chcemy jechać na igrzyska, to musimy przeprogramować nasze myślenie, nasze podejście i to już nie są żarty niestety. Mateusz w formie, ale i z lżejszą kieszenią. Korzystając, że mistrzostwa pod Paryżem, to na czwartek zaplanował romantyczny wieczór w Paryżu. Oświadczył się i został przyjęty. No jednak już z moją teraz narzeczoną, no już no byliśmy no 8 lat razem, no jak się dowiedziałem tylko, że Mistrzostwa Świata są w Paryżu, no to już powiedziałem, no że to jest ten czas, no że trzeba jakby potwierdzić ten związek, no i tylko czekałem tak naprawdę na ten październik,
już, żeby zrobić ten krok w ten poważniejszy związek po prostu. Półfinały i finały sprintu jutro. W sprincie startował też Rafał Sarnecki, odpadając w 1/8 finału. A co poza tym? Chociażby wielobój panów, w którym nie błysnął ubiegłoroczny mistrz Europy Alan Banaszek. Był 12. Wygrał Brytyjczyk Hayter. W Madisonie nasza para eksperymentalna. Wiktoria Pikulik, ale nie jak zawsze z siostrą i nie z Nicole Płosaj, która nie mogła wystartować, bo ma za mało punktów rankingowych, ale z niedoświadczoną Olgą Wankiewicz. To konkurencja jednak dla doświadczonych. Par i Polki nie dotarły do mety. Wygrały Belgijki. Francuska Kouame najlepsza za to na 500 metrów. Marlena Karwacka 13, Urszula Łoś 14. W bokserskich mistrzostwach Europy w Budwie w Czarnogórze Sandra Kruk awansowała do ćwierćfinału kategorii 57 kg. Utytułowana Polka pokonała jednogłośnie na punkty Holenderkę June Prinsen. W 1/8 finału w kategorii 60 kg odpadła Jacqueline Kociołek. Polskie rugbystki grające w odmianie 7-osobowej biorą udział w turnieju towarzyskim w Elche w Hiszpanii i radzą sobie całkiem nieźle, o czym informuje Sylwia Urban. Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7-osobowym ma olbrzymie szanse, by zdobyć olimpijski awans na igrzyska w Paryżu. By tak się stało, podopieczne trenera Janusza Urbanowicza muszą rozgrywać jak najwięcej meczów kontrolnych i to z najlepszymi. Dlatego wyruszyły na towarzyski turniej do Elche w Hiszpanii. Dziś spędziły na boisku niemal cały dzień, grając kolejno z Irlandkami, Czeszkami oraz z Francuzkami. Wydawać by się mogło, że mocna Irlandia na początek będzie dla Polek niezwykle trudnym wyzwaniem. Jednak poradziły sobie znakomicie, wygrywając 36-5, o czym mówi Sylwia Witkowska. Jesteśmy zadowolone, jest tu bardzo ciepło, pierwszy mecz za nami. Irlandki są bardzo dobrym przeciwnikiem. Na dzień dzisiejszy nie są na tym turnieju w pierwszym składzie. Tak naprawdę tutaj jest wielka niespodzianka. Staramy się uporządkować grę, grać swoje, ćwiczyć to, co możemy i pokazać się z najlepszej strony tak naprawdę. To prawda, Irlandki przyjechały do Elche w osłabionym składzie, ale Polki również. W naszym zespole nie ma Karoliny Jaszczyszyn, Anny Klichowskiej i Natalii Pamięty, a to podstawowe zawodniczki. Na szczęście okazało się, że zostały godnie zastąpione, bo w kolejnym meczu z Czeszkami Polki odniosły jeszcze większe zwycięstwo, aż 50-7. A tak podsumowuje to spotkanie Martyna Wardaszka. Wygrałyśmy wysoko i dosyć pewnie. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim zagrałyśmy bardzo drużynowo i mogłyśmy nawzajem na siebie liczyć. Byłyśmy po prostu w tym wszystkim razem. Jest to super dla nas wyjazd, bo przede wszystkim łapiemy nowe doświadczenia i chcemy wyciągnąć z tego turnieju po prostu jak najwięcej. Mimo tego, że nie grałyśmy za dużo w tym składzie, jest sporo nowych zawodniczek, bardzo dobrze się razem czujemy i odnajdujemy na boisku. Przynajmniej jeszcze dzisiaj jeden mecz, tym razem z Francją. Trzymajcie kciuki, zapraszam do kibicowania. Kciuki się przydały, gdyż nasze rugbystki wygrały z Francuzkami 31-5 i to spowodowało, że zakończyły dzień na pierwszym miejscu w tabeli. Kapitan naszej drużyny, Hanna Maliszewska, przyznaje skromnie, że po prostu wykonały zadanie. Straciłyśmy tylko 3 przyłożenia, po jednym w każdym meczu. I dziewczyny wszystkie bardzo poważnie podeszły do tego turnieju, są bardzo skoncentrowane i uważam, że ja jako tymczasowy kapitan jestem z nich bardzo dumna i mam nadzieję, że tak samo jutro wyjdziemy na wszystkie mecze i będziemy grały o zwycięstwo. Wygramy cały turniej, no i przede wszystkim wyniesiemy z tego bardzo dużo doświadczenia. Jutro zmierzą się z Hiszpankami i Belgijkami, a potem, miejmy nadzieję, Polki zagrają w finale turnieju o zwycięstwo. Dalej walczymy, dalej będziemy pokazywać fajne rugby, no i będziemy ciężko walczyć, mocno walczyć. Trzymajcie kciuki, gramy dalej. Trzymamy oczywiście kciuki. Reprezentacja Serbii zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Siatkarek. W finale w holenderskim mieście Apeldoorn Serbki pokonały Brazylijki 3-0. Brąz po wygranej z Amerykankami zdobyły Włoszki. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin odpadły w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Lublinianki co prawda wygrały rewanżowe spotkanie z węgierskim zespołem Siofok 32-31, ale w dwumeczu przegrały 8 trafieniami, więc nie zdołały uzyskać awansu. A jeśli o szczypiorniaku mowa, jutro w katowickim Spodku polscy piłkarze ręczni rozegrają drugie spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy. Rywal nie jest zbyt wymagający, ale mecz sam się nie wygra. O szczegółach Andrzej Zowada. Eliminacje do Mistrzostw Europy dla naszych szczypiornistów w zasadzie powinny być formalnością. Włochy i Łotwa to reprezentacje znacznie słabsze od biało-czerwonych i jedynym rywalem przez duże R jest reprezentacja Francji. A że awans bezpośredni uzyskują drużyny z dwóch pierwszych miejsc, to sytuacja jest niezwykle komfortowa.
Na inaugurację Polacy wygrali w czwartek w Katowicach z Włochami 30-23, ale do gry naszych zawodników można było mieć wiele uwag, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dlatego przed meczem z Łotwą skrzydłowy reprezentacji Michał Daszek mówi wprost. Powinniśmy się skupić na tych podstawach piłki ręcznej, czyli dużym bieganiu i dzieleniu się jak najwięcej piłką, bo przy tak walecznych zespołach, jakimi są Włosi i Łotysze, to na pewno oni nam tanio skóry nie sprzedadzą i będzie walka do samego końca. Skupienie się na podstawach piłki ręcznej to może przesada, ale okazję do wspólnych treningów podczas tego zgrupowania należy wykorzystać przede wszystkim w kontekście styczniowych Mistrzostw Świata, zatem praca nad schematami rozegrania piłki oraz zgraniem zespołu. To wydaje się podstawą działań dla trenera Patryka Rombla i sztabu reprezentacji. No ale wróćmy do eliminacji Mistrzostw Europy. O Łotwie wiadomo stosunkowo niewiele, mówi trener Patryk Rombel. Łotysze to jest zespół, który przeszedł dosyć dużą zmianę w odniesieniu do poprzednich meczów, które oglądaliśmy, bo zmienił się trener, zmienił się skład, jest bardzo dużo młodych zawodników. Nie ma Denisa Christopansa, czyli tego najbardziej znanego zawodnika, który gra w Paryżu. Ostatnie treningi to zatem analiza niedzielnego rywala w oparciu o ich czwartkowy mecz eliminacyjny z Francją, który Łotysze przegrali 18-35, a starcie Łotwa-Polska już jutro o 14:10. Coraz lepiej radzą sobie polskie żeglarki startujące w Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie Ilka 6 w Teksasie. Po 4 dniach Wiktoria Gołębiowska zajmuje 3. miejsce, a Agata Barwińska jest 9. Różnice w czołówce są niewielkie i obie Polki wciąż mają szansę na medale. Tą informacją kończymy dzisiejszą kronikę. Dziękuję za uwagę, życząc spokojnej nocy. Kronika sportowa. Polskie Radio.